tak sobie tutaj rozmawiamy o jedzeniu, bo idziemy jeść i wszyscy jesteśmy głodni. It's not a Burger King or McDonald's. No, it's not. Piękne jedzenie. Gulasz? Mamy sobie gulasz na... Zwiedzanie, słuchajcie, z lokalnymi przewodnikami zawsze najlepsze. No zarąbiście, pięknie tu jest po prostu, starówka jest fantastyczna. What to do? Hello! Mamy tutaj Państwa, którzy są z Rumunii, a my właśnie będziemy potem do Rumunii jechać. I tutaj się pytam, gdzie można jechać. Wiecie co, że świat taki fajny jest. Jak byliśmy na jednej z plaż w Grecji, to poznaliśmy taką parę. I oni przyszli zagadać, podobał im się samochód i mówią, że są z Rumunii, mieszkają w Bukareszcie. Nie mieliśmy wtedy dużo czasu, bo oni, to znaczy my mieliśmy, oni po prostu już się zbierali i jechali, ale wymieniliśmy się kontaktem. I właśnie oni powiedzieli, że jak będziemy w Bukareszcie, to koniecznie, żebyśmy dali im znać. Więc ja wczoraj wieczorem do nich napisałam. I dzisiaj mi pani rano napisała właśnie, że fajnie, bardzo by się chcieli spotkać i tak dalej, ale oczywiście oni pojechali do pracy, ale teraz właśnie pani napisała, że skończyli pracę i jak chcemy, to możemy razem iść do restauracji i zjemy coś rumuńskiego. No to my super, fajnie, tylko właśnie logistycznie nie, my jesteśmy rozłożeni, tak trochę nam się nie chce zbierać, ale oni, nie ma problemu, my po was przyjedziemy tutaj i was przywieziemy z powrotem, tak więc żeśmy się wyszykowali na medal i po prostu czekamy, zaraz po nas przyjadą. Panowie se łowią rybki, a nasi znajomi jadą. Chodź tutaj, Bela. Bija. Chodź tu. It's okay. Hello! Bella, no. So nice. Hello, to guys. See you, thank Hello. You! Hello Mario, how are you? Hot. 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 Hello! Hi! So nice to see you nice again! To see you and again. Thank you! Nice to see you! Nice to see you. Thank you, thank you for coming, yeah? Oh, you look so pretty! You found that. Beautiful! Yeah, from work. Yes. The architecture inside, it's really pretty. Aww. You'll like it. Thank you. And so it's not a Burger King. What? It's not a Burger King or McDonald's. No, it's not. but we have. And I know you do. Yeah. Burger King, it's nice. McDonald's, not so much. I prefer KFC, and there's one prefers McDonald's. KFC is. And yeah. We also prefer KFC. Yeah, KFC, me but, too. Tutaj rozmawiamy o jedzeniu, bo idziemy jeść i wszyscy jesteśmy głodni, że oni cały czas kupują od lokalnych rolników, wiecie, pomidory gdzieś od kogoś z ogródka, jajka od kogoś tam innego, a tutaj mają kogoś, kto sprzedaje króliki i kurczaki i po prostu ona mówi, że w ogóle praktycznie nie kupują warzyw i mięsa w markecie. Idziemy zobaczyć kościół. Zwiedzanie, słuchajcie, z lokalnymi przewodnikami zawsze najlepsze. Rok. Przepiękne drzwi. Przepiękne freski. Wow. Piękne. Idziemy do środka.
So those candles, are they for like someone you know, for your family or? Yes, for your Buddhist, the living ones, it's split into the living ones and the dead ones. And uh-huh. The living ones you pray for the living ones that you love, uh-huh. And the dead ones that you used to love and they are gone now. Okay. So you, when you put the candle there, you just pray for their good health. For mm-hmm. example, I put like my mom and to be healthy because she has some health problems. And on the other part, I put it for Razvan's uncle because mm-hmm. he died quite recently, and praying that he's in the good part in the heaven. Yeah. Okay, thank you. Here people party a lot. Yes, do they? Yeah. Hello. Look on the Google and you will see the old pictures of Bucharest. You will love how Bucharest used to look. And back in the interbellic, I think is the word. It was absolutely amazing. It still has a bit of that part, but mm-hmm. not so much now. Everybody's fast now. Yeah. We forget a lot of things. True. So true. Many houses just look like that. Very uh-huh. fancy. Very fancy. Yeah, yeah. No, zarąbiście, pięknie tu jest po prostu. Starówka jest fantastyczna. Bela oczywiście musi mieć swoje własne krzesełko, bo pan tak nauczył. Że she won't be sitting on the floor. Księżniczka siedzi na krzesełku. Przy stole. Poprosiliśmy ich, żeby oni dla nas zamówili, bo przecież oni będą wiedzieli lepiej. Chcemy jakieś tradycyjne dania. No i tak trochę mają zagwozdkę, nie? Co nam zamówić. A, da. Da. Bun, deci mâncarea dulce, nu știu ce, așa, specialitatea în casă. We found something very good. Yes. Să vedem dacă îi place. It has cheese, polenta, egg, fried egg. Yes. Yes. It's something for maybe for poor people. So this is for me. Yes. Thank you so much. Na zdrowie. Na zdrowie. Mają dwa konie, trzy psy. It's about maybe 10 kilometers from your car. From your car, 10 kilometers? Where are they? In the stables? No. We have a small house. Yeah. That's fucking cool. You can take care of it. It's amazing. You can take care of the birds and everything. They bring musicians. Music! Idziemy do środka popatrzeć. Popatrzcie, już same drzwi są rewelacyjne. Wow. Oh my god. So beautiful. Nie no, słuchajcie, po prostu rewelacja. Ja napiszę nazwę tej restauracji. To normalnie jakbyś wszedł na plan filmowy. Po prostu się nie da opisać. Rany, ale bombastyczne miejsce. Po prostu restauracja w środku jest nie z tej ziemi. Jakbyś wszedł normalnie na plan filmowy. Po prostu cofnął się w czasie. Coś pięknego.
Ja w opisie dam nazwę tej restauracji. Koniecznie trzeba tutaj przyjść, koniecznie. My nie możemy wejść do środka ze względu na tę małą sinkę i musimy siedzieć na zewnątrz, ale no koniecznie trzeba przynajmniej siku iść, tak ze trzy razy. Taka miłość. What is what? This is mushroom. Mushroom, so I think it's for me. This is traditional bukowina. Bukowina, I think it's for him. Hai ce tochitura moldovenească și ciolană. Bun, deci tu ai luat tochitura? Așa. Enjoy! To tutaj, co wygląda jak jakieś, jak pire ziemniaczane i na początku nie wiedziałam, co to jest, to polenta, tak? Ma małego polenta. Polenta. A małego. To się nazywa polenta. To jest, słuchajcie, z mąki kukurydzianej. Nie wiem, co tam jeszcze jest w środku. Nie smakuje źle i oczywiście do tego jest, mam fajny gulasz. Gulasz. Mamy sobie gulasz da. Co ja mam na to gulasz? No, ale to jest taki grzybowy. Nie z tej ziemi po prostu. Yes. This is like gulash? Mamaliga, yes. No, this is a traditional Romanian from the Moldovan part of the Romania. Uh-huh. From where I am, this is traditional because I am from the Moldovan part of Romania. To wygląda na golonkę naszą, jak golonka. He has cabbage, but not the sweet one. Aha. Afumată, e afumătură. And this is made with smoke. With, with yes. Smoked meat. And gulasz, czynsz, a niedźwiedź już cina. Ale słuchajcie, podziabałam w każdym talerzu i wszystkiego spróbowałam i po prostu jest niesamowite. Wszystko, wszystko jest przepyszne. Thank you so much. Do we still have a home or we don't? If it is here, it's Sicella miracle is a miracle. Miracle. I talk with the guys, yeah, and I told we come back very soon. Oh. Ella. Ella. You got breakfast, mate. And see you next time. Yes. Goodbye. Thank you so much. Thank you. Bella. Pan nam przyniósł śniadanie. Bella. A pokaż, co mamy. Ciepłe. Dawaj.
Pan nam zrobił śniadanie w hotelu. No, to mamy prawdziwe hotelowe śniadanie, słuchajcie. Parówki, jajecznica w naszym 6-gwiazdkowym hotelu. No i nie daliśmy rady. Jeszcze zostało. My tu nie możemy chodzić do restauracji, bo popatrzcie, my nie potrafimy zjeść nawet takiej porcji. To jeszcze drugie tyle jajecznicy zostało, dobra była. I to. I jeszcze odłożyłam te serki topione, bo to w ogóle nawet żeśmy nie ruszali. Ale dodałam do tego sałatę. I jeszcze trochę więcej pomidorka. Jesteśmy w tej cudownej restauracji, bo przyszliśmy na deser. Wiecie, my nie możemy zjeść obiad i deser razem. To źle się kończy. I koniecznie chcemy spróbować taki jeden rumuński deser, który został nam polecony. Tak więc jesteśmy, świetna jest ta atmosfera. Jak będziecie w Bukareszcie, to naprawdę warto tutaj zajrzeć. Jedzenie jest fantastyczne, za rozsądne pieniądze, klimat nie z tej ziemi. I przyjazna pieską, tak więc można z pieskiem spokojnie przyjść. Pamiętam trochę rzeczy odnośnie tego budynku. Nazwa właśnie tej restauracji, która oznacza wóz, który wiezie piwo, bierze się stąd, że to był kiedyś browar. I to był pierwszy browar w Rumunii. W ogóle w Rumunii nie znano piwa. Ta rodzina właśnie wprowadziła jakby tą kulturę picia piwa, zrobili piwo i wstrzelili się w świetnym momencie, gdzie akurat brakowało wina z jakiegoś tam powodu, z którego już nie pamiętam, ale dobrze się wstrzelili, chwyciło piwo, Rumuni pokochali piwo i biznes, wiecie, kwitł i jak widać kwitnie do dziś. No. Bera, no. Żywiec to nie jest. Natomiast mój satyr jest bardzo smaczny i to jest Kingswood. Macie odwrotnie. Kingswood tak się nazywa. Bardzo dobry. Wow, no po prostu słuchajcie, no to obiad jest, no co tu dużo gadać. Dla nas tak. Nie? No, Bella coś dostała. O. Merci. Daj go, uratował nam życie. No, bo właśnie żeśmy zapomnieli chrupków. No, pączek. Taki pączek, prawda? O kurwa. Dobry? A, ten pączek nie ma w środku nadzienia. Tak, jest po prostu taki, jak my to nazywamy, obwarzanek, takie kółeczko. I polany po prostu śmietaną.
No ja tak powiem, że średnio. Jest dobre, ale nie jest super dobre. Natomiast niedźwiedź mówi, że jest niesamowicie dobre. Tak więc po prostu wszystko kwestia, wiecie, no, każdy lubi coś tam innego, nie? Na pewno warto spróbować. No, Bella chce spróbować. Chcesz spróbować? Tak? Proszę. Ojej, jakie dobre, ojej, jakie dobre. No, tanio nie jest. Zapłaciliśmy 20 euro, czyli za piwo, cydr i dwie porcje tych pączków zapłaciliśmy tak plus minus 20 euro. Porcje są duże, więc jak chcecie spróbować, to można sobie wziąć jedną porcję, bo to są dwa pączki na dwie osoby. No jak dla nas to był po prostu obiad, taki trochę nietypowy, ale mimo wszystko polecamy. Warte. Piękne chwile. Mamy kupę na środku miasta. Nie będę pokazywać, ale mamy worek. Mamy worek i co? Niedźwiedź daje mi worek, bo ja jestem od zbierania kupy. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.